Ścieżka rowerowa w ulicy Śródmiejskiej to pomysł samych Kaliszan. Za tą inwestycją opowiedziało się prawie 2,5 tysiąca osób. Z jakiego roku te plany pochodzą? Oj, to chyba będzie 2 lata. No, to już chyba z 2 lata. No 3 prawie. No, może 3, no. No i dzieje się coś w tej sprawie? Ja tu nic nie widzę, widzi pan. Nic nie widzę, żeby coś się działo, a to jest prosta sprawa moim zdaniem. Kaliszanom i władzom miasta również wydawało się, że to prosta sprawa. Inwestycja czeka na realizację od wiosny 2015 roku. Jednak już samo nakreślenie ścieżki na mapie sprawiło nie lada problemów. Władze Kalisza w 2015 ogłaszały przetarg czterokrotnie. Do zaprojektowania kontrapasa albo nie zgłaszały się żadne firmy, albo oferty, które się pojawiały, były za drogie. Szukanie projektanta zajęło prawie rok. Wiosną 2016 roku wydawało się, że oddanie ścieżki nastąpi lada chwila. Jest projekt, tak, także to jest tylko kwestia nie inwestycyjna, tylko bardziej bym powiedział malowania podłoża. Więc... Tak, tego malowania nie zrobiono do dzisiaj. Pierwsze zapowiedzi oddania ścieżki do użytku to wrzesień 2015 roku. Później było lato 2016, listopad, grudzień. W 2017 podobnie. Ścieżka miała być gotowa latem, później jesienią, czy nawet w grudniu i w styczniu już tego roku. Na początku stycznia udało się zmienić organizację ruchu w obrębie skrzyżowania na Rogatce i postawić nowe oznakowanie. I to na razie tyle. Jeszcze wczoraj lokalne media podawały informację, że koniec prac przypadnie na koniec marca. Dziś rano kierownictwo MZDiK 14 raz przełożyło tę datę na połowę kwietnia. Powód? Jest za zimno i za mokro, by wymalować pas, którym kiedyś pojadą rowerzyści. Trzeba mieć zawsze nadzieję, że będzie lepiej, nie? Mijają kolejne miesiące i lata. Ze stanowisko odeszło dwóch wiceprezydentów Kalisza odpowiedzialnych za drogi. W zarządzie dróg miejskich trzykrotnie zmienił się dyrektor, a inwestycji jak nie było, tak nie ma. Jest nadzieja i kolejne wyznaczane terminy. Oby na to 450 metrów ścieżki starczyło władzom miasta 4 lat kadencji.